ciągu ostatnich 10 lat byliśmy w wielu miejscach. Miejscach, które będziemy bardzo dobrze wspominać. Tym razem jednak nie kontynuujemy przygody, lecz zaczynamy kompletnie nową. W tym momencie rozpoczynamy erę EA Sports FC. Witamy w klubie! Za 2 dni i 23 godziny rozpoczyna się pierwszy event, a teraz czas na najważniejszy wybór w roku! No tak pod SBC trzeba też trochę myśleć, prawda? Brazylia albo Francja, tutaj widzę na czacie. Brazylia, Brazylia przeważa, nawet nie ma co się zastanawiać. Pierwsza paczuszka, Brazylia! Napastnik! Kto? Kto to będzie? Ewa Nilsson! Jaka karta! 74 tempa, 76 driblingu. Zobaczmy co w środku. Aż dym jeszcze, puszczę bardziej. Okej, okay, Evander. 4x4. Sobie wypożyczymy kogoś. Nie, no wiecie co, postawię na Pola Pogbę. Albo na... Zabrać go Alvinowi czy nie? Bo zakładam, że Alvin w tym momencie nagrywa pierwszy odcinek i już jest mega podniecony. Dobra, tu niech mi... Dobra, bierzemy tego Pogbę, widzowie. On ma też fajne playstyle, podania fałszem, cyk. W taki sposób rozpoczynamy skład i stroje. Również ważny wybór. Shanghai Port mi się podoba. I Bayern München chyba. Liverpool. No będziemy musieli poczekać na Portland Timbers. Dobrze, że w MLS-ie nie ma spadków. I uwaga, są to nagrody dla zaczynających. Każdy, kto wejdzie do gry, otrzyma takie nagrody. Mamy też zadania, dlatego zobaczmy, co czeka na mnie w sklepie. Wiem jak grać, nie musicie mnie uczyć. No i to jest nowe menu, to trzeba ogarnąć, bo naciskając L2, są tu jakieś skróty. Nie no, mamy Halanda na wypożyczeniu i dwóch ambasadorów. Dobra, dobra, pierwsze player piki. Nie no, świeżo to wygląda, choć te karty, wiecie co, bo no te karty są za małe, to wygląda komicznie po prostu, no. Jak tam Haland? 3x3 oczywiście, mostly lengthy, fizyczny jest. Kto na wypożyczeniu? Van Dijk wypożyczony. Wiem, że był Vini, ale... Proszę mnie nie krytykować za ten wybór, aha. Myślałem, że obok też będzie Vini do wyboru. Dobra, możecie mnie jednak krytykować za ten wybór. Drużynę buduje się od obrony, pamiętajcie o tym. Ja postawię tutaj chyba, znaczy ta pop się znów pojawia, Sam Kerr. 4x4, Sam Kerr jest mega dobra. Van Dijk lepszy od Viniego, Van Dijk mi się bardziej przyda. Zaraz trafię na Bejota i zobaczycie, że bardziej mi się przyda ten Van Dijk. Uwaga, RWW, prawy skrzydłowy, skrzydłowy. Otrzymujemy odznakę założyciela Foot, stroje założyciela Foot. Nie, nie Foot, FC. I Founders Evolution, że tak jakby można odblokowywać te ewolucje poprzez paczki. No już robimy podgląd, poczekajcie. Ale ja na razie nie mam monet, mówię. Te FIFA Pointsy, może na razie sobie będę trzymał na ewolucję, coś takiego. Na razie próbujemy się bawić Road to Glory i zobaczymy jak długo to potrwa. Pierwszy podgląd i grind do 7500. Hiszpania, czy to będzie Putellas? Prawy obrońca. Raczej piłkarz, jest to Jesus Navas. Wydaje mi się, że tego podglądu raczej nie warto brać, ale może w środku. Zieliński. Zmienił się troszkę Piotrek od ostatniego czasu. Kennedy, Hamilton. A jak prezentuje się Iwon Zieliński, 3x3. Nie no, też jakoś wybitnie on nie wygląda. Dobra, wiecie co, ewolucję zobaczmy. No i to jest w ogóle niesamowite, że już na samym starcie my możemy ulepszyć takiego Timo Wernera. Na dodatek on dostaje słabszą nogę. Nie no, to też możemy zrobić, trochę tego jest. I tu mamy to za FIFA Pointsy. Kurde, powiem wam, że... Albo 50 tysięcy, albo 1000 FIFA pointsów. No to jest już taki mocny upgrade. To jest piłkarz, którego mogę ulepszyć. I ulepszyłbym go do karty 64. Chyba nie warto. Ostrożnie klikam, żeby nie zrobić ewolucji czegoś takiego. Ale taka hurtik, prawda? No i co trzeba zrobić na ten level? W ogóle jak wyglądają te zadania, prawda? 4 bramki używając piłkarza ewolucji w Squad Battles lub Rivals i Foot Champions. Fajnie, że te zadania są w Foot Champions. Zagrać 5 meczów w Squad Battles. Pamiętajcie, w tym roku połowa w Squad Battles trwa 4 minuty. I z tego co widać, jakoś, no nie ma, że 10 meczów w Squad Battles. Uważam, że 5 za taką ewolucję to spoko. Drugi poziom, asysty 4, wygrać 2 mecze w Squad Battles, zagrać 5? Spoko. Czy ja mam kogoś na ulepszenie? No nie mam. To jest przykład. Tak, ale chodzi o to, że wiesz, ja sobie kupię Timo Wernera teraz. Gdzie są paczki powitalne, jak mam handlować? No właśnie przez to to jest, wiecie, tak web up. Za bardzo nie widzę sensu. Jest, ręcik! Super karta. Nie dam za niego 20 tysięcy. Jorginho. Na rynku jest Rashford, który ma zagrane 53 mecze. No to Haaland troszeczkę grał przed premierą najwyraźniej. Brophy. Bardzo ładnie to wygląda. Mamy go. Za osiągnięcie pierwszego poziomu mamy na wypożyczeniu Rodman lub Williamson. Okej, okay, następnie złota paczka premium. Fantastyczne tifo. Player pick za poziom 4. 80 razy 10? Kurczę, jak na początek, to powiem wam, że 83 razy 10 za poziom 10? Co? Wow, piłkarki tu do... Kadioglu, pamiętam Fodera. Znów 80... Ej, no ale... Okej. Okay. Mamy 40 poziomów i na samym końcu jest Kone. No naprawdę jestem ciekaw, jakie będzie tempo wbijania tego. Ale ten Kone... 6,1 to jest chyba 184, 90 driblingu, 87 podań i jeszcze paczka 86 plus razy 3.
Sezon się kończy za 43 dni. Za półtora miesiąca on będzie grywalny, nie? Kunia. 89 tempa, 87 strzelania. To jest bardzo dobre. 90 dribblingu. Powiem tak, nie mam zamiaru narzekać, prawda? Bo ciągle domagaliśmy się dobrych kart, żeby to miało sens. I proszę bardzo. Mamy. To są fajne nagrody. Ile on ma lat? 12? Co jest? 2006. No 12. Czek. Jezu, przez chwilę myślę, bo takie inne kolory, nie? To jest srebrna karta jakaś, ale... Dobra, przecież jak to będzie Toty, ja to dam do miniaturki, to tak dobrze wygląda. On tak musi hype'ować, bo mu jej grę zaje... Słuchaj, no nie mówię nie, nie mówię nie. Trochę czekałem na ten kod, to... Tylko najpierw paczki chcę sobie takie podstawowe pootwierać, żebyśmy też mogli zrobić może coś tutaj, prawda? Mamy Gold Upgrade Foundation. No tu musiałbym przepalić złote, to nie ma sensu, bo nie mam złotych kart. To mamy kogoś na wypożyczeniu. Common players, minimalnie dwóch. Czy menu jest dalej polagowane? Na razie chodzi dobrze, w sensie 30 FPS-ów, nie? Co jest dosyć przykre. Paczka dwóch piłkarzy, jeden jest rzadki. Brazylia? Środkowy obrońca? Ej, Diego, dobra. Diego Carlos to jest bardzo dobry traf na kilka dni przed premierą gry. 67 tempa, jeśli trafię teraz na Bejota, on nie ma szans. I jeszcze Roldan. Może od razu jakiś meczek za... Nie mam bramkarza? Czekajcie, muszę otworzyć te paczki, które mam w sklepie. Za co mam kupić? Mam zero monet! Dobra, mam srebrną paczkę, momencik. I to znów będzie jakaś karta Toty. Czy będzie bramkarz? Jest! Kurto! Filip Kurto! Dajemy polską flagę do miniaturki. Ej, albo coś nie działa, nie? Przecież go nie squixelowałem. Dobra, czy będzie crossplay? Newcastle ma 0 strzałów, a Milan 15. No to zdarza się. Matchmaking, żebym nie trafił na jakąś dwójkę prosów od razu. Czy jest ktoś w elicie? Pewnie pracownicy jej, nie ma co zwracać na to uwagi. Taktyka. No wydaje mi się, że na pierwszy mecz wypożyczonymi kartami taktyka za bardzo nie ma sensu, ale dajmy szansę Evanilsonowi. 3-4, bo może to będzie nasza nowa gwiazda. Czy będzie chociaż jeden oponent tutaj? Dobra, to Haaland na ławę. Skoro chcecie sam kerw akcji, to proszę bardzo, Haaland na ławę. Ależ to będzie pojedynek, zobaczmy. Pierwszy mecz w FC24. Może mecz z jakimś moim idolem. Ravenna AS, co? Falconero 87 i gość od razu robi dwie ewolucje, ja myślałem o tym Ogbonnie. Mamy tutaj nową tablicę wyników i czas na pierwszy... Ale... Duże te napisy trochę. Margaret, Evander. Patrzycie i widzicie, że to jest co innego. A jak tam powershoty Pogba? Nie no, napisy muszę zmienić, ale już Van Dijk, tutaj dobrze, Pogba. Ja o Pogbie mówiłem przed startem, że warto się nim zainteresować, ponieważ ma podania... zewnętrzną częścią stopy i sprawdźmy, jak one wyglądają. Trochę grę ścięło przy tym podaniu, ale... Leci sam Kerr i zatrzymuje ją Diego Carlos. Niektórzy się śmiali z tego trafu. Drewno gameplay, no bo jak gracie ciągle kartami 99... Vecino? Kurto, brawo! Brawo, Kurto! Ja nim gram na pierwszy Foot Champions! Pamiętajcie, to są karty... na czerwonym, naprawdę. Muszę się troszkę uspokoić. Chciałem zagrać zaawansowaną akcję i teraz sam Kerr, fajnie. Omija tutaj przeciw... Jak widzicie, Ogbonna jest OP, ale to też od razu widać, prawda? Ogbonna jest trochę wyższy od sam Kerr i dosyć łatwo ją tam fizycznie załatwił. Ale za to jak on podaje, jedziemy. Kalem, to jest brązowa karta. Dośrodkowanie, Evanilson i będzie... Naciskałem strzał, nie? Dobra. Sam Kerr, ale jest dribbling i uwaga! Pierwszy gol sam Kerr, ale za dymę tam robicie na trybunach. Mamy to 1-0. Let's go! Uwaga, Kerr. Nie, zamarkowanie. Sam Kerr. O mój Boże, to będzie 2-1. To jest mój rok. Pogba, mocne, dobre podanie. I już leci Kalem, nasza brązowa gwiazda. Uwaga, Kalem. Może jakieś podanie z fałszyka? Jak na brązową kartę, ja wam powiem, że to było dobre. Świetny dribbling. Teraz był lag, nie? Ale lagi są, bo wyświetla się ikonka playstylu. Jakie to jest głupie. Po co w ogóle się wyświetla ikonka playstylu? A kto to? Nie znam go. Tak, to jest moja szatnia. Ej, ciekawe, czy będzie logo Portland Timbers. Na pewno tak będzie. Najlepsza gra. Szybsza od Ogbonny. Sam Kerr. Sam Kerr. Sam Kerr. Dość... Mogłem strzelać, przepraszam. Super. Sam Kerr. No niestety Filip Kurto. Zdarza się. I teraz nowa sztuczka. Widzicie, jaką przewagę sobie tym stworzyłem? Pytania! Kurto! Tutaj mamy statystyki dostarczane przez Amazon Prime. W przeszłości mi płacili, więc aż tak bardzo nie mam bólu, że się to wyświetla. Sam Kerr? Lepszy bramkarz by to wyjął. Jezu, Van Dijk z główeczki, ja to widzę, albo Sam Kerr. Nie było źle? Roldan? Kurde, łapą ktoś z moich jeszcze... K
Kalem? Ja pierdzielę, już te autobloki na początku. Nieważne, że 5 obrońców stało przede mną i musieli to zablokować. Kalem, dawaj, ile sił w nogach. Dośrodkowanie, Samker! Ewa Nilsson, to będzie bramka i mamy zwycięstwo! W pierwszym meczu Division Rivals w FC24! W 90 minucie niesamowity Brazylijczyk trafia! I to będzie sezon, w którym nie przegram żadnego meczu. Czy sezon się kończy po tym meczu? Już prawie 9 liga. Dobra, Samker na ławeczkę. To jest mój skład Bejot. Co za Adama Traore, bo go na Footbin nie ma. Obecnie jest w Fulham. Nie, no będzie w grze. Czy to chyba nie... chyba to jednak nie jest ten Adama Traore. Przepraszam was najmocniej. To też nie jest ten Adama Traore. No, może go dodadzą. Bejot FIFA! 32 pingu, okej, kojarzę nick, chyba jakiś pros. Och, zobaczmy. Pierwszy wielki mecz w tym sezonie. Okej, ma już złotego bramkarza, złotą obronę, złotą pomoc i złoty atak. Ktoś typuje 2 do 8. Nie wiem, czy 8 strzelę. Ależ dribbling, te mikroruchy. Choć widać, że to jeszcze nie siedzi tak, jak chyba siedzieć powinno. Tak samo jak u mnie nie siedzą podania, bo oczywiście przyzwyczajam się do zmian w tym roku. Normalnie by mi to wyszło. Kurto, z prawej nogi. Świetnie, Filip. Słuchajcie, taktyki nie przełączyłem, dobra. Okej. Ależ to było dobre podanie. Kurde, jakbym miał jakiś styl gry, no Ewa Nilsson. Wyrównany mecz. 1 do 11 strzałów. Oczekiwane bramki, nie aż tak duża różnica. Ja mam więcej podań. Oj. Haaland, będzie dwójka. No przesunąłem się bramkarzem, co mogę powiedzieć? Myślałem, że będzie po długim ładował. Haaland! Haaland! Tak jest! 1-2 z Bejotem! Jeszcze jedna bramka i my to mamy. Oj, to było piękne podanie i... Najważniejsze w sparingu jest to, by próbować niektórych rzeczy, by stosować zagrania, których normalnie się nie stosuje. Uważam, że gdybyśmy obaj tutaj grali na poważnie, ten wynik wyglądałby znacznie lepiej. Zobaczmy, czy jakieś zadania udało mi się ukończyć. I wszystko naraz. Odbieramy wszystkie punkty doświadczenia naraz. Czy mamy coś jeszcze? Mistrzostwo stadionów. 2 gówno zadania. Naciskamy jeden przycisk. L3, czyli gałka z lewej strony. Wciskamy i mamy to naraz. Technologia na PlayStation 5 wreszcie została odkryta. I jej tak po prostu. W imieniu wszystkich graczy dziękuję. I tutaj mamy wyzwania takie na początku. Rozegraj 3 mecze w dowolnym trybie Ultimate Team w stroju założyciel Foot. Miałbym już punkty doświadczenia. No nic, no trzeba zagrać jeszcze jeden z kimś. Dlatego pamiętajcie o tym, by na początku ustawić sobie stroje, które dostajemy po prostu za zalogowanie się do gry. Więc tak, jeśli zaczynacie grę, załóżcie te stroje, bo za 3 mecze w stroju dostajecie 750 punktów. 3 gole w dowolnym trybie w tym stroju, no po prostu trzeba grać. Mamy 1000 monet. Garnaczu, nie no, szukamy jakiejś bestii. Kamiński? Wiecie co, za 350 monet możemy się zastanowić. Powiem tak, ja Chukwueze chciałem mieć w swoim pierwszym składzie. Tutaj mamy Sadko. Skuszę się na Chukwueze, bo też wam pokażę, czy warto go kupować na początku. Robimy to, nasz pierwszy wielki transfer, Chukwueze! 750 monet i zagramy jeden mecz i jeszcze Kamińskiego będę mógł kupić. Momenty jeszcze, racja. Szał stałych fragmentów możemy spróbować, bo po prostu rzut wolny trzeba strzelić. Wiecie co, ja bym to wygrindował. Łatwo. I mam 200 punktów doświadczenia. 89 tempa, 4 gwiazdki sztuczek, 2 gwiazdki słabszej nogi. To boli, ale za to ma playstyle, który sprawia, że lepiej panuje nad piłką i szybciej biega. Szybciej przyspiesza w trakcie gwałtownego sprintu. Muszę się tylko nauczyć robić ten gwałtowny sprint i będzie super. Van Dijkowi dam odpocząć, bo może mi się przydać w jakimś ważniejszym meczu. Rosario FC. Kurde! Czemu wszyscy mają takie... nazwy bez duszy? Co to jest? Co to jest? To jest... Gość musi mieć grę, myślę, od tygodnia, nie? Ale ładnie murawa wygląda. Przecież to jest niemożliwe. Haaland! Dobrze, będziemy mieli rzut rożny. Nie da się mieć takiego składu, on musi mieć tę grę co najmniej od tygodnia. Coś... Główeczka? O, bramkarz nie złapał piłki. Coś nowego. Dobra, ale chociaż Chukwueze mogę sobie sprawdzić. Pierwszy odcinek i już mecz z milionerem. Wypożyczony Haaland? Haaland? Karny, no... Brawo! Czemu nie ładowałem? Strzelałem tam. Haaland, Valverde. Dobra, będzie gol raczej, bo... Wow, Kylian Mbappe! W pierwszym odcinku! Tego chyba jeszcze nigdy nie widzieliśmy. Świetnie. Bez szans. Nie, ale chciałbym wiedzieć, kto to po prostu jest, bo naprawdę... Nawet Castro i Bateson po prostu nie da się mieć w tym momencie takiego składu.
Hala... No, uwaga, czy Haaland to zrobi teraz? Po długim, tak po prostu. Ale śmiesznie to wygląda, ta interwencja też taka. Dobra, power shot brązową kartą. Perpesor. Ile on ma godzin w EAFC? 32 godziny, kur... Ja tylko chciałbym wiedzieć, kim jest ten człowiek. Gratulacje, 5-0. Chukwueze? Poślizgnął się. I będzie Haaland! Gdybym miał lepszego bramkarza, serio, byłoby trochę lepiej. Mbappe! Leo! To jest 8-1, ale jeszcze wrócimy. Może i przegraliśmy, ale widać u moich piłkarzy było zaangażowanie, wolę walki. Nie zawsze można wygrywać, jak widzimy tutaj kibice i tak klaszczą. A, bo to nie moi... Ale wiecie co, no nadal nie ma akceptuj wszystkiego, nie? Trzeba znaleźć daną grupę i dopiero tutaj mamy akceptuj wszystkie. Da się jeszcze to sprawdzić? Takie rankingi w grze? A czemu są kluby założone w 2014, jak miało to być resetowane? Wow, jeszcze tylko zobaczę ten zysk na rynku, nie? Okej, okay. Tutaj MS-DOS... I czy zadziała motyw... Cyk? Działa! Czyli ciągle dwa razy R1X i szybko otwieracie paczkę. Niesamowite. Powiem tak, na sam początek do tych gównianych paczek to jest świetne. Cyk, dwa razy R1X. João Felix na 1-0 dla Barcelony. Brawo, brawo, brawo. Czyli pamiętajcie o tym. Wystarczy, że zrobicie podgląd złotej paczki. Jak już będziecie mieli grę, ustawiacie na paczkach, szybko naciskacie dwa razy R1X i w ten sposób nie musicie oglądać animacji. Chyba, że tutaj normalnie by nie było animacji. Jest to możliwe. Byłaby animacja. I po co ta animacja? Jak dobrze, że jest ten glitch. To prawda, że SB jest dalej 6 minut? Nie no, 4 minuty miały być. Może jeszcze tego nie zaktualizowali, bo w końcu ta gra jest przed premierą, ale... 6 minut! Nie no, to muszą zmienić. Mam nadzieję, że to zmienią, ja tego nie gram. Więc dobra, kupmy Kamińskiego i zobaczmy, jakie będzie miał ewolucję. O ile jest jeszcze na rynku. Za tyle go jednak nie kupię. Mógłbym zalicytować, ale po co? Zalewski. Ktoś kupił za mnie, no kupił, ktoś mi ukradł tego Kamińskiego niestety. Inaczej, po prostu sprawdźmy polskie karty jeszcze. Jakie są obecnie dostępne. Jerzy Dudek, 65 tysięcy, Frankowski, Lewandowski z Zielińskiej, Zawistowska, Skorupski. O, Ewa już jest, Ewa Pajor, 85 tysięcy. I tutaj z brązowego piłkarza możemy zrobić sobie takiego ocenionego na 80, więc to jest super. Najpierw będzie srebrny, później będzie złoty, bo później, jak już go sobie ulepszysz... Wiecie, no musicie patrzeć tak, że, nie wiem, ktoś kibicuje jakiejś przeciętnej drużynie, na przykład z polskiej ekstraklasy i ma jakiegoś ulubionego piłkarza. I teraz takiego piłkarza może naprawdę ze sobą prowadzić, bo później taki ulepszony pomocnik, no może pasować do kolejnych wyzwań. Na przykład do tych, Golden Glow Up, prawda? I z brązowej karty możemy sobie zrobić taką ocenę na 84. Sprawdź CR7, czy na rynku jest. Zobaczę w ogóle najdroższe karty. Felix asysta. Powiem tak, gdy zobaczyłem Felixa na żywo w meczu z Fulham, gdy byłem na żywo, on naprawdę tak mi zaimponował, szkoda, że czerwoną kartkę dostał, ale no coś tam w nim musi siedzieć. Takie kozackie karty tu mamy. Ile za sam Kerr? Dałbym tyle. Katoto, troll. Ciekawe kto... Nie chcę używać jakichś obraźliwych słów, ale no jaką parówą trzeba być, żeby pierwszego dnia trafić ikonę. Naprawdę to żałosne. Nic wymiennego nie mam. No nic, no wierzę, że uzbieramy. Jak na razie oceniam gierkę. Nie mogę jej ocenić na razie. Obecnie nie da się tego ocenić. Taka prawda. 480 i kupujemy żotę. Choć może te srebrne? Ale głupi jestem, przecież jakbym wybrał na początku, to miałbym 500... Pamiętajcie o tym. Złote, rzadkie stroje wybierajcie. Zróbmy to. Na lewe skrzydło, tak po prostu żota. Cyk. I teraz. Wchodzimy w ewolucję. Tutaj, aha, bo to są te premium ewolucje. Ale dobra, bo może na to wydam te FIFA pońcy po prostu pierwsze. Żotę możemy ulepszyć do 84. 5 gwiazdek sztuczek, ale jak to naprawdę to tak fajnie wygląda. Nie, ta karta jak wrzucacie w ewolucję staje się niewymienna. Z tego co pamiętam. Fajnie, kurczę, fajnie to wygląda. Darwina już lepiej? Zastanowimy się, słuchajcie. Zastanowimy się. Ja bardzo dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się na streamie o 18:00 jutro o 16:00 w kolejnym odcinku FC24 Ultimate Team. Miłego dnia. Cześć!